Andrzej, gratulacje, wielkie gratulacje. Kolejne zwycięstwo w ostatnich 8 spotkaniach. 7-krotnie wygrywaliście. Gracie z polotem, ze spokojem, z bardzo dużą skutecznością. Jaka jest recepta na sukces? Pierwsza rzecz, że lubimy siebie, nie? A mówimy to przez cały rok, mamy naprawdę fajną atmosferę, naprawdę fajnych graczy, nie tylko na boisku, ale poza. Lubimy się razem spędzać czas i to pokazuje się na parkiecie. No, bawimy się, lubimy się ze sobą grać, każdy zna swoją rolę i walczymy. Gramy przez 40 minut, nie patrzymy na wynik i chcemy pokazać nam, że możemy wszystko robić i możemy z kimś wygrywać. Świetnie wygląda wasza współpraca również z trenerem, ale myślę, że zapomniałeś o jednym bardzo ważnym elemencie, a mianowicie Andrzej Mazurczak nad tym wszystkim wspaniale panuje. Jak jesteś zadowolony ze swojej roli? Jak to odczuwasz? Dla mnie najważniejsze jest zwycięstwo. To jest naprawdę najważniejsze. Nie jestem samolubnym graczem, nie patrzę na statystyki. Lubię wygrywać i chcę wygrywać. I myślę, że taką mamy drużynę. Nikt tutaj nie ma ego, nikt tutaj nie ma jakiś ciężki charakter. Każdy ma jeden cel i to naprawdę jest, żeby wygrywać te wszystkie mecze. Znamy nasz potencjał, znamy nasz cel i chcemy to osiągnąć w tym roku. No, cieszymy się, jak teraz gramy, ale jeszcze jest długi sezon. I więcej do osiągnięcia. Andrzej, prezentujesz rewelacyjną, reprezentacyjną więc wręcz formę, ale na kadrze cię nie zobaczymy tym razem. Jakie masz do tego podejście? Zawsze będę kibicował drużynom i Polskę, czy jestem na tej liście, czy nie. To jest najważniejsze. Cieszę się dla tych chłopaków, co mają powołanie. Cieszę się dla tych nowych, co mają pierwsze powołanie, tak jak kolega z zeszłego roku, Przemysław z Johnny Rewicz. No, cieszę się dla chłopaków. To nie jest, na koniec dnia, to nie jest moja decyzja. Nie jest moja decyzja i trener i cała kadra też musi się czuć dobrze, kogo oni powołają. I tak jest, zawsze będę kibicował i tak po prostu jest. Dziękuję bardzo, raz jeszcze wielkie gratulacje. Dziękuję.